Asia i Dawid są młodym małżeństwem. Spodziewają się pierwszego dziecka. Trwa 32 tydzień ciąży. Niespodziewanie Asia odkrywa na swoim karku guz wielkości piłeczki do tenisa stołowego. Podczas wizyty u lekarza rodzinnego kobieta otrzymuje zlecenie wykonania biopsji guza. Jeszcze w tym samym tygodniu odbiera wyniki. Niestety guz okazuje się być złośliwym nowotworem. Lekarz zachęca Asię do przedwczesnego porodu. Konieczna jest natychmiastowa operacja. Jednak Asia nie zgadza się na poród w 32 tygodniu ciąży, który mógłby zagrozić życiu dziecka. Jednocześnie walczy z wewnętrznymi obawami, gdyż zdaje sobie sprawę, że jej szansa wyleczenia maleje z każdym dniem. Staś rodzi się w 33 tygodniu ciąży. Jest silnym i zdrowym dzieckiem. Świeżo upieczony tatuś cieszy się z wysłuchanych modlitw. Pomyślny przebieg porodu uznaje za dobry znak. Ufa, że teraz już wszystko ułoży się pomyślnie. Zaraz po porodzie Asia trafia na salę operacyjną. Guz zostaje usunięty. Jednak szybko okazuje się, że prawdziwe problemy dopiero się zaczęły. Chemioterapia i radioterapia przyszły prawdopodobnie za późno. Niedługo potem lekarz wykrywa przerzuty nowotworu. W ciele młodej mamy pojawiają się nowe guzy. Asia i Dawid są zrozpaczeni. Powoli tracą nadzieję. Jednak wspólnota kościoła, do którego uczęszczają, zaczyna wspólnie modlić się o zdrowie Asi. Wierzący spotykają się codziennie na wspólnej modlitwie. Pełni wiary proszą Boga o ponadnaturalną interwencję. Po 30 dniach pojawia się światełko w tunelu. Stan Asi nieco się poprawia. 4 miesiące później zaczyna się remisja nowotworu. Na ich oczach Bóg dokonuje cudu. Asia zostaje całkowicie uzdrowiona. Guz i przerzuty ustępują. Historia miała miejsce w 2009 roku. Dziś sam lekarz przyznaje, że Asia żyje jedynie dzięki boskiej interwencji. Nowotwór już nigdy nie powrócił. Asia od wielu lat cieszy się całkowitym zdrowiem. Jest szczęśliwą żoną i matką. Dylemat Dawida i Asi. Czy urodzić dziecko w 33 tygodniu ciąży i rozpocząć jak najwcześniej leczenie z raka? Czy czekać do rozwiązania i opóźnić leczenie? Bardzo trudne pytanie. Przyspieszony poród oznacza jakieś zagrożenie dla dziecka, ale daje większe szanse na pokonanie raka. Asia i Dawid dobrze wybrali. Staś urodził się zdrowy. Rozpoczęła chemioterapię, radioterapię, trochę za późno. Ale to była dobra decyzja. Czasami my jesteśmy w podobnej sytuacji. Musimy wybrać między dobrym a lepszym, złym a gorszym. Wtedy potrzebujemy mądrych doradców. Chcemy, żeby otoczyli nas ludzie, którzy wiedzą, co mówią. Chcielibyśmy mieć jedną jasną odpowiedź. A jaka jest odpowiedź na Twoje pytania? Jakie dylematy nosisz w sobie? Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Historia Dawida i Asi budzi nadzieję, ale mogła zakończyć się tragicznie. Takich historii dzisiaj jest dużo i było dużo w czasach Jezusa. Wtedy żyli ludzie również cierpiący, bezsilni w obliczu tragicznych okoliczności. W jednym z przypadków Jezus nawet powiedział, dla ludzi to rzecz niemożliwa. Co miał na myśli? Niemożliwe jest, żebyście poradzili sobie z tym kłopotem sami, bez Boga. Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Tak naprawdę wskazał na ludzkie niemożliwości i ograniczenia. Co nie oznacza, że to jest koniec. Wskazując na ograniczenia człowieka, powiedział nam, że jest wyjście. Tym wyjściem jest Wszechmogący Bóg, który rozumie, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteś, tak jak rozumiał to w czasach służby Jezusa na ziemi. Jezus mówi, dla ludzi to rzecz niemożliwa, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Powiem więcej. Innym razem Jezus dodaje, że dla człowieka wierzącego nie ma rzeczy niemożliwych. Podsumujmy. Nie masz nadziei, ale słyszysz o takich historiach jak Dawida, Asi, czy historiach biblijnych. Potem słyszysz nauczanie o tym, że Bóg jest wszechmogący. Z nauczania, czyli ze słuchania Słowa Bożego, rodzi się w tobie wiara, co oznacza, że nie ma rzeczy niemożliwych dla ciebie. Tak,
Twoja sytuacja jest bez wyjścia, ale Ty, człowiek wierzący, uruchamiasz Wszechmogącego Boga moc. Z powodu Twojej wiary Bóg przychodzi, interweniuje i zmienia Twoją rzeczywistość. Dlatego powiedzmy sobie więcej. Jezus uczy ludzi, jak modlić się, żeby Bóg Wszechmogący zadziałał, żeby zmienił ich okoliczności. Jednym ze sposobów na modlenie się jest modlitwa zgody. Jak wygląda? W Ewangelii Mateusza 18 rozdziale Jezus mówi, że wystarczy, że dwóch lub trzech ludzi, może być więcej, spotka się i uzgodnią swoją prośbę i będą modlić się do Boga, oczywiście w imieniu Jezusa, o tą jedną rzecz otrzymają ją. Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Dokładnie o to prosił Dawid. Zadzwonił do przyjaciół, wierzących ludzi ze wspólnoty, którzy rozpoczęli modlitwę. Zgodzili się, że otrzymają to, o co proszą. Na czym polega ta zgoda? Po pierwsze, mają wspólny cel. Po drugie, razem wierzą. Po trzecie, modlą się do tego samego Boga i trwają w dziękczynieniu aż do dnia, kiedy odpowiedź przyjdzie. Czasami, kiedy jesteś w trudnych okolicznościach, masz burzę emocji, jest ci ciężko, jest presja, wtedy potrzebujesz kogoś, kto stoi obok ciebie i wierzy, że na modlitwę, którą zaniosłeś do Boga, otrzyma ci odpowiedź. Często z żoną modlę się w ten sposób i przyjaciółmi. Ty również możesz. Ale jeśli nie masz przyjaciół, którzy są gotowi wierzyć i trwać w tej wierze, w dziękczynieniu, aż do końca, prosimy Cię, zadzwoń do nas. Nasi wolontariusze i pracownicy call center z przyjemnością będą modlić się z Tobą o Twoje zwycięstwo i będą trwać w wierze i dziękczynieniu aż do końca. Nie wahaj się, zadzwoń do nas. Czekamy na Ciebie i wierzymy, że Bóg Wszechmogący zmieni Twoje okoliczności. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga i dla Ciebie, jeśli wierzysz. Do zobaczenia.